W Urzędzie Miasta w Kamieńsku odbyła się sesja Rady Miejskiej nowej kadencji. Pierwsze decyzje to wybór nowego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz ślubowanie burmistrza Kamieńska Jarosława Bąkowicza, który w wyborach samorządowych pokonał Bogdana Pawłowskiego. Wiedziałem, że będzie to dosyć duże wyzwanie i tego się też spodziewałem. Natomiast zaplanowałem sobie dosyć ambitną kampanię wyborczą. Raz dosyć solidne podstawy w postaci programu wyborczego, który chciałem przedstawić mieszkańcom osobiście. I tak też zrobiłem, ponieważ 300 km przeszedłem przez naszą gminę door to door, czyli od drzwi do drzwi. Wiadomo, nie wszystkich spotkałem, ale z dużą częścią społeczeństwa udało mi się porozmawiać. Raz, przekazać to, co miałem do powiedzenia, a dwa, przede wszystkim ich wysłuchać, czego oni sami oczekują od nowej władzy w Kamieńsku. Szefem Rady Miejskiej w Kamieńsku została Sylwia Kubicka, a jej zastępcą Marcin Ozga. Oba głosowania, 14 radnych za. W dniu dzisiejszym dziękuję radnym z Komitetu Jarosława Bąkowicza, Wspólna Gmina, Wspólne Miasto oraz pozostałym radnym za wybór mojej osoby na stanowisko przewodniczącej Rady Miejskiej w Kamieńsku. Pragnę podkreślić, że gwarantuję Państwu pracę ponad podziałami na rzecz i rozwój naszej gminy i naszego miasta. Panie burmistrzu, państwo radni, drodzy mieszkańcy, dziękuję bardzo. Kulminacyjnym momentem sesji było ślubowanie złożone przez Jarosława Bąkowicza, który nie ukrywał emocji i wzruszenia. Jakie będą jego pierwsze decyzje? Przede wszystkim te zadania bieżące, które są realizowane, no bo nie sposób teraz się odciąć grubą kreską od tego, co się dzieje, bo byłoby to po prostu nielogiczne. Natomiast jeśli chodzi o mój plan, który będę realizował, to przede wszystkim oczywiście zapoznanie się z kadrą, bo niestety pan Pawłowski nie znalazł czasu, aby mnie z urzędnikami zapoznać, czy też zapoznać ze sprawami bieżącymi, które są realizowane aktualnie w gminie. Miał na to miesiąc czasu, ponieważ od dnia wyborów do dnia dzisiejszego minęło 30 dni. Dlatego będę musiał to po prostu robić teraz. Następnie zlecę wykonanie audytu otwarcia zarówno urzędu, jak i jednostek podległych, żeby zobaczyć, w jakiej kondycji poprzednia władza zostawiła naszą gminę i instytucje miejskie. I oczywiście zabieram się też za realizację swojego programu, czyli strefa przemysłowa, budowa domu kultury, sportu i turystyki, tworzenie tras rowerowych. Chcę się zająć ogólnie pojętą turystyką. Obecnie w Radzie Miejskiej w Kamieńsku zasiada 14 radnych, ponieważ mandat Jarosława Bąkowicza po tym, jak został burmistrzem, został wygaszony. Wybory uzupełniające zostały ogłoszone na niedzielę 7 lipca.